Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na Pop Culture KBM. No i co? Kolejny serial Star Wars przed nami. Już trzeci chyba serial Star Wars w tym w 2022 roku. Ale jakże fajny serial Star Wars i jakże oderwany od tego świata, można powiedzieć. Czyli Andor. Star Wars, Andor, Gwiezdne Wojny, Andor, jak to woli. Jakby, naprawdę. Ogólnie tak, na wstępie powiem, że postać Andora no jakoś mnie do tego serialu, do oglądania nie napawała. Ogólnie napawało mnie to, jak zostanie pokazany świat, a nie bardziej historia Andora. Bo, uwaga, spoiler, oczywiście Andor ginie w Łotrze 1 i no można by było pokazać właśnie jego historię, co się działo przed Łotrem 1. No, seria dzieje się 5 lat przed bitwą o Yavin, czyli przed, wiadomo, Nową Nadzieją. Także, no, zbliżamy się tutaj do takiego, no, początki rebelii, coś takiego. To może nam ten serial pokazać i to też zwiastuny nam sugerowały. No, ale czy te 3 odcinki przyniosły nam jakiś tutaj skutek i wniosły coś do tego świata? Oczywiście, że tak. No, moi drodzy, no, jakby super mi się oglądały te 3 odcinki, chociaż drugi troszeczkę zszedł z tempa, ale pierwszy i trzeci, no, to jest coś świetnego i mi się naprawdę ten serial podoba, jak na razie. Także no, jeżeli chcecie szczegóły usłyszeć, to teraz zasubskrybujcie kanał, bo inaczej no nie będziecie dalej oglądać, więc zachęcam poniżej ten czerwony przycisk sobie kliknąć, z dzwoneczkiem zalajkować i napisać jakiś pozytywny komentarz. Dobrze, tak ogólnie tak, żeby omówić wydarzenia w tych pierwszych 3 odcinkach, ogólnie tak, jakbyście sobie chcieli tak obejrzeć na żywo te 3 pierwsze odcinki, to takie 1,5 godzinki z hakiem, myślę, że wam to zejdzie, bo odcinki nie są jakieś długie, tam pół godziny z hakiem, coś takiego trwają te odcinki, to tam 40 minut, także nie są to jakieś długie, a mamy mieć 12 odcinków, więc no ja to rozumiem, że one nie są, one są nawet i tak dłuższe niż w She-Hulk, więc jakby super, ale napisy trwają też 5 minut, to warto też zaznaczyć, że napisy trwają 5 minut, więc przez to te odcinki tak krócej troszeczkę trwają, no ale no, ogólnie zaczynamy już od razu z Andorem, który wchodzi i jakby ta postać ogólnie w Łotrze 1 jakby, no tak jak już wcześniej wspominałem, nie była moją ulubioną i jakby przez to, że on jest głównym bohaterem, czuję taką troszeczkę odrazę, ale myślę, że jeszcze polubimy tego bohatera i końcówka Łotra 1, kiedy on ginie z Jyn Erso, to może dla nas wywołać takie jakieś jeszcze większe wrażenie po zakończeniu jeszcze tego całego serialu, bo wiemy, że ma być drugi sezon, może nawet trzeci będzie, jakby więc to będzie trwało przez te 5 lat, ten serial, przez te 5 lat, co się działo z Cassianem i tak dalej, i te początki rebelii, myślę, że ten serial nam pokaże i ogólnie jak się rozbudowywała też rebelia, bo wiemy, że w serialu ma być Mon Mothma, mamy zobaczyć Coruscant, więc fajnie, że w końcu serial live action pokazuje nam Coruscant no jakby pomiędzy, no po rozkazie 66, nie? I tam nam pokażą może, nie wiem, Palpatina, może w takiej, no wiadomo, zamaskowanej postaci. No może zobaczymy, jakby nie jest to wykluczone. No ale, no, ogólnie w tych 3 pierwszych odcinkach poznajemy Stellana Skarsgarda, postać, którą gra Stellan Skarsgard, nie wiem jak on się nazywa, bo chyba jego imienia nawet nie mamy podanego, ale naprawdę postać Stellana Skarsgarda, w ogóle jak on gra tą postać, no fenomenalnie, po prostu ja czuję, że on jak rozmawia z Cassianem, oni się w 3 odcinku spotykają, to naprawdę super się ich słucha. Naprawdę Stellan Skarsgard, ogólnie to jak on mówi, to jak on gra tą swoją postać, jest taką nikczemną, można powiedzieć, postacią taką tajemniczą, taki wiecie, no fajna postać, nie? I tylko tyle chciałem o niej powiedzieć. Ogólnie tak, serial jest świetnie nagrany, fantastycznie jest nagrany. Tony Haynes chyba reżyseruje te 3, Toby Haynes reżyseruje pierwsze 3 odcinki, scenariusz oczywiście Tony Gilroy. No i fenomenalnie są nagrane oświetlenie i ogólnie audiowizualnie, to jest po prostu topka, to jest topka, jak Mandalorian.
To podobnie, można powiedzieć, wygląda Andor do Mandaloriana, a nie jak Obi-Wan, który wyglądał jak fanfilm. Ale no sorry, no muszę to przyznać, że Obi-Wan jest, no gorszy jest niż Andor i jakby samym Obi-Wanem, jakby wiecie, tu widzimy różnicę, że tutaj Obi-Wanem myślę, że będą się bardziej ludzie jarać, przez to, że tam był wiadomo Vader, Obi-Wan i Ewan McGregor powrócił do swojej roli, Hayden Christensen. Tutaj mamy Cassiana Andora, który no nie jest jakąś popularną postacią w uniwersum Star Wars, ale za to nie wpierdalają nam cameo miliony jak w Księdze Boba Fetta czy w Mandalorianie. Chociaż no mogą tutaj dalej to zrobić. Pewnie tak będzie, że będzie troszeczkę cameo się pojawiać, ale może nie aż tak dużo jak w Księdze Boba Fetta. Ja lubię cameo, ale nie lubię jak jest mega tak na siłę chcą pakować jakieś postacie. Ja lubię cameo jak postać tak ma sens, ma to sens, że ta postać się pojawia akurat. I ja lubię takie cameo, nie wiem, jak na przykład będzie Daredevil teraz w She-Hulk. To ma sens, że on się pojawi, nie? To ma wielki sens. I to jest takie cameo właśnie z sensem. I chciałbym w Andorze takie cameo zobaczyć, a nie jak w Księdze Boba Fetta, gdzie z dupy nam się postacie pojawiają, ale i nie mamy głównego bohatera przez dwa odcinki całe. Ale no, dobra, o Księdze Boba Fetta to nie wiem, można jakiegoś live'a zrobić, ogólnie podsumować sobie rok pod względem Star Warsów, na przykład w grudniu czy tam w styczniu przyszłego roku. Jakby nie wiem, napiszcie, czy byście chcieli coś takiego. Ja jestem na tak. No i tak, ogólnie historia zaczyna się od tego, że Andor wchodzi do kantyny, szuka swojej siostry. Na tej planecie. Nie, później. Mamy. Przez te trzy odcinki mamy planetę Feniks. Feniks, tak się chyba ta planeta nazywa. A ta początkowa w kantynie, nie pamiętam jak ona się nazywała. Ale chyba też to był Feniks. Tak mi się wydaje, no. Tylko gdzieś tam, gdzieś indziej. I widać, że tutaj. No, jakby mamy zewnętrzne rubieże. I to wygląda, że. Mamy zewnętrzne rubieże, gdzie Imperium można powiedzieć nie ma. W sensie wszystko jest kontrolowane przez Imperium, tak jakby. Bo też ludzie, którzy poszukują Andora, są od Imperium. Ale jakby no nie widzimy szturmowców i nie mamy to aż takiej kontroli. Widać, że to są zewnętrzne rubieże i widać, że Cassian się gdzieś tam ukrywa. Dopiero później gdzieś tam wylecimy z tych zewnętrznych rubieży dalej. Razem z naszym Stellanem Skarsgardem. I. No jakby ja to rozumiem, bo tutaj widać, że ten serial nie wygląda jak Gwiezdne Wojny. Przez pierwsze dwa odcinki nie wygląda to jak Gwiezdne Wojny, ale mi to nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. W sensie, no wiadomo, są droidy i można poznać, że to są Gwiezdne Wojny, ale jakby nie było, wiadomo, statków i tak dalej. Nawet jeśli to by nie był Star Wars, to jest fenomenalny serial sci-fi i naprawdę. No super się to ogląda, ale później przez te pewnie kolejne odcinki, ileż nam zostało przez 9 odcinków kolejnych, no to będą te oznaki, że to jest Star Wars i no pojawią się już nam szturmowcy, których widzieliśmy na trailerze i tak dalej, ale tutaj nie widać, że to jest Star Wars i to jest można powiedzieć plus czy minus, no nie wiem, napiszcie jak wy, ja to tak neutralnie, oczywiście. Od początku. Andor w tej kantynie wchodzi i jacyś dwóch kolegów zaczepia Andora, żeby, no wiadomo, kredyty od niego tutaj wziąć. No i Andor ich zabija. Andor ich, no brutalnie można powiedzieć, zabija. Jednemu, wiadomo, coś tam mu się stało w głowę, temu strzelił w głowę blasterem. No i jest poszukiwany. Ten ogólnie oficer, ten główny tej takiej jakby podimperialnej załogi, nie wiem jak to nazwać w sumie, to on mówi, że tam ci tam to można powiedzieć, że zginęli w bójce i tam nie zajmujemy się tą sprawą, ale ten drugi, no on tej sprawy tak łatwo nie przewiezie. Wie, że to być może właśnie Cassian Andor to zrobił, no i. No, później dochodzą do tego, że to Cassian Andor zabił tych dwóch ludzi i Cassian jest poszukiwany przez te trzy odcinki i fajnie się to ogląda, jak on się tam ukrywa na tej Feniks, na tej planecie. No i tak, mamy ogólnie takie dwie perspektywy, bo mamy i perspektywę młodego Cassiana i to jest fajne.
I młody Cassian jest tutaj wrzucony na głęboką wodę, bo widać, że już od razu statek się rozbija. Oni gdzieś tam idą zobaczyć, co tam się dzieje z tym statkiem. No i w sumie tam się dzieją no duże rzeczy, ale troszeczkę nie rozumiem, co to jest za plemię, co to jest za planeta w ogóle, co tu się stało. Jakby serial nam tego nie wyjaśnia. No ale Andor później wchodzi na ten statek i no i widzimy genezę, jak postać grana przez Fionę Shaw. Możecie ją kojarzyć z Harry'ego Pottera na przykład. No to widzimy ją właśnie na tej planecie Feniks, że ona jest taką jakby opiekunką naszego Cassiana, bo w dzieciństwie on ją spotkał, co widzimy w trzecim odcinku. I no jakby fajnie, że pod koniec trzeciego odcinka jakby kończy nam się to, że Stellan Skarsgård z Andorem wylatują, a w druga perspektywa, że no Fiona Shaw z młodym Cassianem odlatują. I to jest mega, mega, mega ciekawe i takie symboliczne, nie? Gdzieś tam jakieś słońce wschodzi. Mega, mega fajnie, fajnie to wyglądało wizualnie i ogólnie sceny walki, no fenomenalnie wyglądają. I ogólnie pokazanie świata w końcu Star Wars zostało nam rozwinięte. Rozwinięty świat Star Wars. Jakby ja rozumiem, Mandalorianie mega nam rozwinęli ten świat i w Księdze Boba Fetta. Może troszeczkę mniej. Ale w Bad Batch to jest serial animowany i tam dużo nam rozbudowali świata, uniwersum. Ale tutaj mamy live action i ten Andor będzie to robił właśnie jak Rogue One to robiło. Czyli no rozbudowywanie świata, pokazywanie Imperium czy też galaktyki z innej strony. I jakby naprawdę super to się ogląda. I jakby kredyty. Bo kredyty w uniwersum Star Wars, one były właśnie taką walutą do płacenia różnym ludziom. No i tutaj, no jakby kredyty Tony Gilroy nam bardziej pokazuje, ile można kupić za te kredyty i tak dalej. No bo sam Cassian mówi 40 tysięcy kredytów, to prawie jak za darmo. Także no już wiemy troszeczkę ten. Bo zawsze mnie to ciekawiło, ile kredytów to jest dużo, a ile kredytów to jest mało. I tutaj mamy odpowiedź, jakby no jeżeli nie graliście w Battlefront, no to nie będziecie, jakby no mogliście nie wiedzieć, ale tam mamy też kredyty, waluty, ale wiadomo, to się do uniwersum Star Wars jakby całego, czy to jest dużo, czy mało kredytów, to jakby się nie oddaje, nie? Ale tylko mówię, że jakby mnie to bardzo zawsze interesowało i fajnie, że nam to rozbudowują. Mamy postacie dwie, czyli Adrię Arjonę, postać grana przez Adrię Arjonę, Tim chyba ona się nazywa, czy tam Bee, kurczę nie, ten droid się nazywa Bee, ten droid w ogóle jest fajny, ten droid jest fajny taki, kurczę jak widzimy w pierwszym odcinku jak Andor wstaje i ten droidek do niego podchodzi, taki miły. Mega fajnie, fajnie, że są takie momenty właśnie w tym serialu, jakie nie byśmy widzieli na co dzień w tym świecie. I mega fajnie to wyglądało wszystko. Oczywiście, no galaktyki było mało, bo byliśmy tylko na tej jednej planecie przez te trzy odcinki. No oprócz tamtych retrospekcji, nie? Ale no ja liczę tutaj jako ten, więc. No jakby szkoda, że troszeczkę było tego za mało, ale fajnie, że tą planetę nam chyba do maksa rozbudowali, nie? Bo widzimy ten brud tego świata, chyba najbrudniejsze Gwiezdne Wojny ogólnie w historii. Nie no, może nie w historii, ale najbrudniejsze Gwiezdne Wojny i może też najbrutalniejsze, bo widzimy tam brutalne sceny w historii chyba. Także mega, mega fajnie. I sceny walki. Sceny walki mamy w trzecim odcinku. Trzeci odcinek uważam, że no jest najlepszy. Zdecydowanie jest najlepszym odcinkiem. I jakby tutaj nie ma co mówić, bo no jest fantastyczny. Po prostu. Ujęcia, sceny walki, ukrywanie się Andora, śmierci. Jakby no to super wygląda, nie? Jakby to trzeba oddać. Super, super. Się to prezentuje. Drugi odcinek troszeczkę tak zszedł z tempa, no ale no cóż, więc jakby dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję, taka bezspoilerowa można powiedzieć troszkę. Recenzja Andora, pierwszych trzech odcinków, jakby super pokazanie tego wszystkiego.
wszystkiego. Także widzimy się za tydzień w czwartym odcinku, 12 przed nami, także w listopadzie chyba się ten serial zakończy w ogóle. Cały czas trwa Ród Smoka, Władca Pierścieni, She-Hulk, więc sporo jest tych seriali teraz. Ale no, fajnie, że jest co oglądać w końcu na streamingach. Także to tyle, do usłyszenia i na razie.